Znajdujemy się na dachu jednego z gmachów Politechniki Warszawskiej, gdzie znajduje się laboratorium testowe systemów fotowoltaicznych. Mamy tutaj moduły fotowoltaiczne wykonane w 7 równych technologiach. Dział Elektroniki i Techniki Informacyjnej zdecydował się na instalację testowych systemów fotowoltaicznych w roku 2007. W 2 etapach zostało to dofinansowane przez Fundację Ekofundusz, Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy oraz środki własne Politechniki Warszawskiej. System łącznie ma moc około 60 kW. Jak był zainstalowany, był to największy system tego typu w Polsce. Zainstalowane na tym gmachu systemy fotowoltaiczne służą głównie badaniom i porównaniu 7 równych technologii. Studenci opracowywują dane zbierane przez te systemy, które są non-stop monitorowane. Także system fotowoltaiczny zainstalowany na sąsiednim gmachu inżynierii środowiska, znajdujący się i na dachu, i na fasadzie tego budynku, również jest monitorowany. Dane z tych systemów są zbierane. Służą głównie wykonywaniu prac magisterskich i doktorskich, ale również staramy się wspomagać Polaków, którzy są zainteresowani tego typu systemami. Systemy fotowoltaiczne oczywiście nie służą jedynie nauce, natomiast głównie produkują energię elektryczną, która tak samo jak na tym budynku, jak i na budynku inżynierii środowiska jest wykorzystywana przez nasze wydziały. Systemy te są dołączone do sieci elektroenergetycznej. Ze względu na dość trudny dostęp do danych meteorologicznych zainstalowaliśmy również na obydwu dachach system monitorujący parametry meteorologiczne, z którego również dane są zbierane i służą porównaniu wpływu działania czynników atmosferycznych na nasze systemy. Wszystkie systemy, które zostały tutaj zainstalowane, mają moc 1 kW. Jak widać, każdy z tych systemów ma większą, różną wielkość, co wynika ze sprawności tych systemów. Technologie różnią się między sobą sprawnością, a efektem tych różnic jest właśnie różna powierzchnia, jaką zajmują. Jednak każdy z tych systemów fotowoltaicznych posiada te same elementy funkcjonalne, czyli są to moduły fotowoltaiczne i są to falowniki, które przetwarzają prąd stały w prąd przemienny, taki, który może być dalej w odpowiedni sposób zużytkowany tutaj przez uczelnię. Systemy, które tutaj widzimy, zdecydowanie różnią się od tych zainstalowanych na drugim budynku, które mają już bardziej charakter komercyjny i są w głównej mierze przystosowane i zoptymalizowane pod względem produkcji energii. Są to systemy umieszczone na dachu i fasadzie Gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że system fasadowy na tym budynku jest największym w Polsce i jako pierwszy tak duży system został w Polsce zainstalowany. My na Politechnice Warszawskiej były pierwszymi tak dużymi realizowanymi w Polsce i również pierwszymi, które zrealizowała firma Wamtechnik. Rok 2007 tak naprawdę możemy datować jako pierwszy rok tutaj w Polsce i zarówno dla firmy Wamtechnik, kiedy takie systemy zaczęły się w Polsce pojawiać. W okresie późniejszym firma zrealizowała kilka kolejnych projektów, w tym większy projekt 80 kW, system zainstalowany na mroźni firmy Frosta w Bydgoszczy. Tamten projekt był realizowany w roku 2009 i do tej chwili jest to największa instalacja fotowoltaiczna w Polsce. Najświeższą instalacją wykonaną przez spółkę Wamtechnik jest instalacja fotowoltaiczna dla ambasady Japonii, uruchomiona w styczniu tego roku. Jest ona również zlokalizowana na dachu budynku ambasady. Jako ciekawą informację podam, że dane pomiarowe, które są zbierane i archiwizowane, są prezentowane na monitorach, które znajdują się we wnętrzu ambasady. Przyszłym inwestorom zalecamy korzystanie z firm o dużym doświadczeniu, posiadających referencje przy realizacji tego typu projektów, gdyż tylko z pozoru tego typu instalacje wydają się proste. Istnieje tutaj wiele niuansów i wiele problemów, które tak naprawdę dopiero w momencie realizacji mogą się pojawić.
W związku z czym dobrze jest korzystać z firm, które mają już opanowane dobrze to know-how i systemy, które wybudują, będą miały optymalne parametry i nie będą to pieniądze, które Państwo wydacie niepotrzebnie lub będą one wydane w niewłaściwy sposób. Wbrew obiegowej opinii, warunki klimatyczne występujące w Polsce nie stoją na przeszkodzie instalowaniu tych systemów fotowoltaicznych. Mogę powiedzieć więcej. Doświadczenia naszych sąsiadów, zarówno z południa Czechów, jak i Niemiec, wskazują, że w naszych szerokościach geograficznych, przy bardzo podobnych warunkach nasłonecznienia, technologia fotowoltaiczna może się bardzo rozwinąć i obecnie budowane tam instalacje fotowoltaiczne mierzy się w megawatach, a nawet w Niemczech w gigawatach, co wskazuje, że również w Polsce przy dostępności odpowiednich narzędzi i mechanizmów finansowania ta technologia może się bardzo istotnie rozwinąć.